Dobry wieczór, drodzy widzowie. Nazywam się Martyna Krajewska i mam wielką przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie, na które wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością. Galę tańca orientalnego Back on Stage. Znajdujemy się w sali widowiskowej Domu Kultury Świt w Warszawie. I to właśnie tutaj, na tej pięknej scenie, zobaczycie dzisiaj niezwykłe widowisko. Różnorodne odsłony tańca orientalnego w wykonaniu zaprzyjaźnionych tancerek. Przed wami wesołe i energiczne występy, ale również romantyczne, pełne przekazu i emocji choreografie. To będzie piękne i magiczne show. Zresztą usiądźcie wygodnie i zobaczcie sami. Zabieramy was do niezwykłego świata tańca orientalnego. Jako pierwsza wystąpi Monika Daniluk. Na rozpoczęcie gali zaprezentuje energiczną choreografię do utworu Mężanse o tytule Hekaja, w tłumaczeniu opowieść. Będzie wesoło i dynamicznie, ale Monika nie byłaby sobą, gdyby nie dodała nutki romantycznej do swojego występu. Zapraszamy do na galę tańca orientalnego Back on Stage.
Jako druga wystąpi Irena Suska. Zobaczymy ją w klasycznym utworze Mahmeda Abdu, piosenkarza z Arabii Saudyjskiej. Utwór nazywa się El Rasail, co w tłumaczeniu znaczy listy. Utwór opowiada o odrzuconej miłości. W oryginale utwór ma 20 minut, ale Irena zaprezentuje nam jej 3 ulubione minuty. Czas na pierwszy duet dzisiejszego wieczoru. Przed wami Magda i Parolina, które swoje wspólne taneczne przygody rozpoczęły już ponad 6 lat temu. Dzisiaj zatańczą do rytmu bębnów, choreografię pełną precyzyjnych izolacji, nazywaną również drum solo. Spodziewajcie się fuzyjnego feelingu kreatywności z elementami arabskiego folkloru.
Mijają dni i zranione serce znów bije szybciej na ukochany widok. Już nie cierpi, ale tańczy w zapomnieniu i ekscytacji. Do wspólnego zatopienia się w instrumentalnej wersji jednego z klasycznych arabskich utworów Daret El Ayam zaprasza Sylwia Rutkowska. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że po pierwszych występach, tak jak ja, jesteście pod ogromnym wrażeniem. A to dopiero początek. Teraz wystąpi zespół Warszawia Orient w pełnej wdzięku choreografii do utworu Mercedes Nieto Habibi. Przeplatają się w niej elementy klasycznego tańca orientalnego ze zwiewnym i nietuzinkowym rekwizytem, jakim jest woal. A słowo Habibi w języku arabskim jest popularnym zwrotem do osoby ukochanej i znaczy po prostu kochanie. Thank you.
Już za chwilę na scenie pojawi się Zoana. Zoana zaprezentuje choreografię w stylu shabi do jednego z największych kairskich hitów minionego roku. Mamy nadzieję, że występ ten przypomni Wam dawne dobre czasy, gdy kluby i dyskoteki były otwarte. على موقع مارادونا.com Kolejną artystką, którą zobaczymy na scenie, jest Iza Cichowska. Iza wystąpi w stylu fusion, łączącym orientalną klasykę z innymi gatunkami tańca. Czeka Was energetyczny miks nowoczesnych brzmień, precyzyjnych izolacji i imprezowego feelingu. Hey!
Czas na Magdę Wilczyńską. Magda zatańczy Saidirax Asaya, czyli folklor z Górnego Egiptu, który wywodzi się ze starożytnej sztuki walki z kijem zwanej Tahtib. Taniec Saidi charakteryzują skoczne kroki oraz różnorakie ruchy i ewolucje z kijem. Kobiety do podstawy tego stylu dodają również pracę bioder i ramion i inne ruchy ze stylu baladi, ale często również po prostu odzwierciedlają figury walki. حبيبي ما جاش في هذا اليوم ملام انك ده لونه ابيض ظريف الملامح ويختشي الملام انك لو ما قلت ليش لهردم جروفك وانزح ميتك منك ادي البحر ابتدى يقول لي حبيبك جه في هذا اليوم فجاري نازل يهز الفلك ومعبي الماء في الجاري يا 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 ليل بتناديني ماني ليه انت عايزة مني ايه بتناديني تاني ماني ليه انت عايزة مني ايه ما انت خلاص حبيت غيري ما انت خلاص حبيت غيري رحل الليل حبتي يا بابا
Chociaż te melodie nie wprowadzą nas w klimat rodem z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, to z pewnością nie jedna noc była przy nich przetańczona. Sharon i Sylwia, duet Bellissime, przywiozły z Łodzi żywiołowe drum solo z niespodzianką. Dum, tek, dum, tyka, kateka, tek, teka, 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 tek, trrrr, bek. Tek, teka, te, tyka, kateka, tek, rteka, te, rteka, teka, dum, dum, bek. Trrrr, dum, trrrr, dum, trrrr, trrrr, dum, kateka, bek. Doom, doom, take a doom back. Take a tech, duka doom, take a tech, duka doom.
Połowa występów już jest za nami. Mam nadzieję, że dobrze bawicie się oglądając nasze wspaniałe tancerki. Teraz na scenie ponownie zobaczcie Irenę Suską. Tym razem w zupełnie innej odsłonie. Irena zatańczy choreografię w stylu Old Shabby pod tytułem Basbosa. Basbosa to jeden z najpopularniejszych deserów Bliskiego Wschodu. Piosenka opowiada o młodym mężczyźnie, który leży całymi dniami na kanapie i się leni, a jego babcia karmi go właśnie tymi słodyczami zwanymi basbosa. العسل عسل وكسل يا حسن عطل ونايم في العسل وسته بس بسته بس سته بس بسته بس كوسه بالسم والسكر والعسل سته وستو بس بستو بس ستو بس بستو بس كوسة بالسم والسكر والعسل ستو وستو بس بستو بس ستو بس بستو بس كوسة بالسم والسكر والعسل ستو Za chwilę ponownie wystąpi Monika Daniluk. Tym razem jednak w osłonie zdecydowanie najbliższej jej sercu. Monika zatańczy do klasycznej arabskiej pieśni o tytule Esal Ruhak, co w tłumaczeniu znaczy Zapytaj swoją duszę. Utwór oryginalnie był wykonywany przez Umm Kulsum, najpopularniejszą egipską piosenkarkę, zwaną również Głosem Egiptu. Przygotujcie się na moc emocji. Thank you.
اسأل قلبك قبل ما تسأل غيرني أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أهل صبرني غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغير شوية شوية اتغير ومش بدايا وبديلي تطوي حنيني Kolejna artystka to Ola Rybicka, która wystąpi w energicznym meżansie, czyli utworze skomponowanym specjalnie dla tancerki. Składa się on z różnych części, co pozwala na zaprezentowanie różnorodnych umiejętności technicznych i na niezwykłą ekspresję. Thank you.
Serce Paroliny bije najgłośniej dla fuzji tańca orientalnego, która doskonale wpasowuje się w najróżniejsze style muzyczne i pięknie komponuje z rozmaitymi stylami tanecznymi. Artystka zatańczy dzisiaj do muzyki jazzowego zespołu z Nowego Orleanu w urzekającym rywioklezmerskim klimacie.
Czas na Patrycję Wysocką. Patrycja wystąpi w energicznym meżansie w choreografii prezentującej cały wachlarz umiejętności tancerki. Utwór charakteryzuje się dynamiką i dużą zmiennością rytmów, dzięki czemu z każdą sekundą zaskakuje coraz bardziej. Zapraszamy. Nadzieja, która tli się w sercach kochanków, rozkojarzenie, tęsknota, zagubienie się za zachwycie ze szczęścia. To przez nie nie mogę spać, ale też nie chcę się obudzić. Przed wami Sharon Kocjan. Thank you.
Za chwilę już ostatni występ dzisiejszego wieczoru. Na koniec zobaczymy organizatorki wydarzenia, Monikę i Irenę, w duecie. Dziewczyny zatańczą wesołą choreografię do muzyki drum solo. Zobaczcie sami.
Drodzy widzowie, to był już ostatni występ naszego wieczoru. Mamy nadzieję, że był dla Was niezwykły czas, a występy, które dzisiaj zobaczyliście, zostaną na długo w Waszej pamięci. Dziękujemy.